Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak sprawdzić przebieg samochodu z Włoch, czyli jednego z dwóch krajów obok Francji, gdzie te korekty liczników w Polsce są wykonywane w największym stopniu, ponieważ tym handlarzom oszustom się po prostu wydaje, że jest to później trudne do zweryfikowania. Oczywiście, jeżeli samochód z Włoch jest zarejestrowany w Polsce, jest to trudne do zweryfikowania, ale jeżeli mamy włoski numer rejestracyjny, włoski dowód rejestracyjny, jest to bardzo proste, ponieważ po numerze rejestracyjnym możemy sprawdzić ostatni przebieg, który był zanotowany podczas ostatniego przeglądu technicznego. Dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić. Na górze adres strony internetowej włoskiej urzędowej. Jeszcze ten adres strony oczywiście podam w linku albo w opisie filmu. No i tutaj zaznaczamy typ auta, czyli samochód osobowy. Wpisujemy po prawej, tam gdzie jest napis targa, numer rejestracyjny. Ja tutaj wpisuję numer rejestracyjny swojego Fiata Fremonta. No i czterocyfrowy kod zabezpieczający. I przechodzimy dalej. I mamy tutaj w tym miejscu dokładnie wynik po numerze rejestracyjnym. Ostatni przegląd techniczny auta był wykonany 18 lutego tego roku przy przebiegu 249 tysięcy km. Także sami widzicie, jeżeli macie samochód jeszcze nie zarejestrowany w Polsce, sprowadzony z Włoch, macie do niego numer rejestracyjny, dowód rejestracyjny, po numerze rejestracyjnym możecie sobie sprawdzić jego przebieg. Jeżeli samochód zostanie zarejestrowany przez takiego nieuczciwego handlarza w Polsce, oczywiście już dostępu do tego włoskiego numeru rejestracyjnego nie ma, no i wtedy przebieg może być ustalony jakikolwiek i tak naprawdę nie da się już dowiedzieć, jaki był prawidłowy przebieg podczas ostatniego przeglądu technicznego we Włoszech. No i teraz najważniejsze, jakie pułapki stosują nieuczciwi handlarze. Najprostszy sposób to oczywiście założenie tablic rejestracyjnych z innego samochodu włoskiego, który przebieg im po prostu odpowiada do tej korekty, którą wykonali, i tak naprawdę ktoś sobie, kto wejdzie na tą stronę, myśli, że przebieg jest realny. Dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę na jedną rzecz: czy numer rejestracyjny pojazdu, który jest wystawiony w ogłoszeniu, jest zgodny z tym, co jest w dowodzie rejestracyjnym. Także ja tutaj pokazuję swój numer rejestracyjny i taki numer rejestracyjny mam w dowodzie, ale to, że ktoś na ogłoszeniu jakiś jest numer rejestracyjny i przebieg, że tak powiem, Wam odpowiada, to nie znaczy, że jeżeli przyjedziecie na miejsce, bo chwila nieuwagi wystarczy i okaże się, że tablice są założone z innego pojazdu, dotyczy to innego samochodu, a w dowodzie rejestracyjnym jest kompletnie inny numer rejestracyjny przypisany do danego samochodu, który chcecie kupić.